czy co się też z tym wiąże, dane przyporządkowane z urzędem Bożym? Czym są urzędy? List do Efezjan 4, 11, 12 o tym mówi. List do Efezjan 4, 11, 12. I On, czyli Bóg, ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do działa posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Więc widzimy urzędy. Urzędy to już nie dary. Urzędy to ludzie. Na urzędach są obsadzeni ludzie. I to jest też coś takiego, co bardzo przeszkadza różnym ludziom. Kiedy ludzi nie będzie denerwowało, jeżeli będziesz uwalniał dary duchowe, bo to nie denerwowało w ogóle w Jezusie innych ludzi. W ogóle to nie było tak, że przeszkadzało im, że Jezus uzdrawiał. Nie. Nie przeszkadzało im, że Jezus wskrzeszał z martwych. Nie przeszkadzało im, że Jezus dokonywał cudów. Ale przeszkadzało im na przykład, że szatan łamał. Czuję się klimat szoka. Przeszkadzało im, że mówił, że grzechy odpuszcza. Przeszkadzało im, że mówił, że jest Synem Boga. To im przeszkadzało. Przeszkadzało im, że On manifestował urząd, a nie, że dar. Rozumiecie? Możesz manifestować dary duchowe i to nie będzie wkurzało tego świata. Jak ktoś zostaje uzdrowiony, zostaje uzdrowiony. No każdy chce być uzdrowiony. Kurczę. Nikt nie chce nie być uzdrowiony. Możesz kogoś uzdrowić. Czy to przez wiarę, którą masz, czy to za pomocą darów Ducha Świętego. I będzie bardzo w porządku. Ale spróbuj tylko po tym uzdrowieniu przyjść do Niego i powiedzieć tak. Jestem delegatem Bożym. I teraz Cię nauczę, jak żyć. Koniec. Przyjął uzdrowienie. Super. Tak? Ale jak przychodzisz i mówisz, że jesteś delegatem Bożym, to natychmiast w nim się podnosi coś takiego, rozumiesz? To krzyczy, aż słyszą to wszyscy dookoła. Urzędy Boże. Po co są urzędy Boże? Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Po to są urzędy Boże. Urzędy Boże nie są po to, aby być jakąś elitą. Nie ma elitarnych chrześcijan. Urzędy Boże są po to, żeby przygotować innych ludzi. Ktoś powie, no to jak to? To Chrystus przygotowuje. No nie do końca. No trochę Chrystus bezpośrednio. Trochę. Trochę Chrystus Cię przygotuje. Osobiście. A resztę zrobią urzędnicy. Sorry, nie ja wymyśliłem ten temat. To On powołał. On powołał. Czy Tobie się to podoba, czy... Ja mam trochę. Czy nam się podoba, czy nie, mieliśmy rodziców. Lub mamy. Rozumiecie, że to jest poza dyskusją? Ty nie posiadasz takiej przestrzeni merytorycznej, żeby dyskutować na ten temat. Rozumiesz? Czy to dobrze jest, czy źle jest mieć rodziców? W ogóle ta twoja dyskusja nie pod... To jest taka dyskusja, która nie posiada żadnej podstawy. Żadnej podstawy. Tu nic nie ma w sobie. Rozumiesz?
by się zastanawiał, chciał podyskutować o tym, czy woda powinna być mokra, czy nie. Czy ogień powinien być gorący, czy raczej nie powinien być gorący. To w ogóle rozumiecie. To jest głupawe filozofowanie. Jezus fajną rzecz pokazuje, mówi, myślcie o tym, co oczywiste. Bóg mówi oczywiste rzeczy. Tak? Oczywiste. Oczywiste. Jest to krzesło? Jest. Tak? To nie bawmy się w tej chwili takie dywagacje, jakby się żyło na świecie bez krzeseł, bo to nic nie da, to bajka jest. A w ogóle też nietwórcza bajka. To tak jakbyśmy pomyśleli, co by było, gdyby Hitler przeżył wojnę. No możemy takie rzeczy robić, bo to jest science fiction. W ogóle bo on przegrał wojnę. No i koniec, to jest fakt. Fakty. Jest prawa ręka i lewa ręka. O tym się nie dyskutuje. Bo to rozumiecie, o co chodzi. Ludzie prowadzą dyskusje i prowadzą takie dyskusje, że czy powinni być pastorzy? No oni są. No i co? A czy apostołowie powinni być? Jestem. Rozumiecie? I to jest bolesne dla środowiska. Religia i humanizm nie będą mogły wytrzymywać tego, co niosą za sobą urzędy, zrozumcie. Ale urzędy są nam wszystkim potrzebne. Bo Bóg tak wymyślił funkcjonowanie ciała Chrystusowego, żeby funkcjonowały urzędy. I ja powiem wam jedną rzecz. Nigdy nie słyszałem opinii złej na temat urzędów od ludzi, którzy rozumieją, czym jest realnie ciało Chrystusa. Zawsze ludzie dyskutujący na temat tego, że urzędów nie powinno być, to są ludzie, którzy są z dala od Kościoła. Zawsze to są ludzie, którzy nigdy nie funkcjonują w ciele Chrystusa. Na Facebooku funkcjonują. Facebook jest pełen ewangelistów, proroków. Rozumiecie? Co tam siedzą i się organizują przy tych klawiaturach. No ci się organiści w ogóle. Ja się z nich śmieję w ogóle. Ty tutaj dyskutujesz, rozumiem. Byłeś raz na ulicy i głosisz Chrystusa? Raz. Raz. W szpitalu byłeś jakimś raz, uzdrowisz kogoś raz w życiu? Tak? Ile na Kościół przyniosłeś w życiu pieniędzy? Ile? Rozumiesz? To są wszystko ludzie, którzy w ogóle oni są przeciwni funkcjonowaniu urzędów. Dlaczego? Bo ich nie ma w czynnym funkcjonowaniu Kościoła. A jak nawet są w jakichś kościołach, Bóg wie z jakich przyczyn, to oni nigdy nie są zaangażowani w te kościoły. Rozumiesz? Nigdy nie są zaangażowani. Zawsze są gdzieś z boku. To fajnie jest, zobaczyć, jak funkcjonuje, jak zorganizujesz konferencję jakąś. Jak zaprosisz jakiegoś usługującego, i on coś tam będzie miał komuś dać, zobaczysz, jaka będzie masa ludzi. Masa ludzi przyjdą. Jeśli jak jakiś darach usługuje, no nie? Tylko ci ludzie potem się w ogóle nie przekładają na funkcjonowanie zborów. Rozumiecie? Dlatego ja jestem tak przeciwny różnym rzeczom i oficjalnie o tym mówię, bo ja wiem, do czego one doprowadzają. Tak. Ale wracając do urzędów. 5 urzędów, o których mówi list do Efezjan, są jak palce jednej ręki. Nauczyciel, pastor, ewangelista, prorok i apostoł. Apostoł jest jak kciuk, który zamyka te wszystkie palce i czyni z nich pięść. On jest w stanie je tak naprawdę kciuk jest dziwny. Jest z boku. Te wszystkie są tutaj, a kciuk jest z boku. Ale to dzięki kciukowi jesteśmy w stanie chwytać. Jest też krótki, on jest krótszy niż nawet najmniejszy palec. Rozumiecie? Natomiast on jako jedyny jest w stanie zamknąć rękę w pięść. Wiecie, jak ćwiczyłem karate, to uczyli mnie zamykać pięść. Na początku uczono nas pewnych rzeczy. Między innymi
nauczyłem się zamykać pięść. Dowiedziałem się, że jak źle zamknę pięść, to połamię sobie ręce. Wiecie? I mam tutaj pękniętą kość jedną, bo byłem głupcem. Znaczy teraz ona nie jest pęknięta, natomiast wzrosła się tak, że mogę sobie tu wkładać palec, taką dziurę mam. Miałem rozszczepioną kość kiedyś. Ponieważ byłem głupcem i wydawało mi się, że mogę olać temat zamknięcia pięści. I uderzałem w różne rzeczy i też w ludzi niedokładnie zamkniętą pięścią. Wydawało mi się, że kciuk jest mało ważny w tym wszystkim. I sobie złamałem kość. Wiecie, bo te kości tutaj, one muszą być czymś zablokowane. Dopiero kiedy je zablokujemy, rozumiesz? Kciukiem to tą pięścią jesteśmy w stanie złamać każdą kość w ciele drugiego człowieka. Zabić ją możemy. Ale jeśli nie zwiążemy kciukiem pozostałych palców, to połamiemy sobie te palce. Nauczyciel jest jak najmniejszy palec. Jest najcieńszy, wchodzi najgłębiej. Pastor jest jak palec zaręczynowy. Pastor to jest człowiek najbardziej wrażliwy, jeżeli chodzi o drugiego człowieka. Ja mam pewne zdanie na temat pastorstwa. Uważam, że jest to jeden z najbardziej pomylonych urzędów. Uważam, że ogromna ilość ludzi w ogóle nie powinna być pastorami. W ogóle. Widzisz, nauczyciel nie musi być wrażliwy na drugiego człowieka. Ale pasterz musi być wrażliwy. O tym będę mówił za chwilę. Najdłuższy jest ewangelistą. Sięga najdalej. Wskazujący to prorok. Pokazuje, ustanawia kierunek, wyznacza. Apostoł zamyka to wszystko. Żeby to funkcjonowało jako broń. O to chodzi z apostolstwem. Apostołowie, oni są jak kameleony. Zawierają sobie wszystkie urzędy. Jeżeli człowiek jest wprowadzony do apostolstwa, zawiera się w tym funkcjonowanie wszystkich urzędów, w różnych odcinkach i na różnych płaszczyznach. Święty Paweł, apostoł, on na różnych odcinkach życia robił różne rzeczy. Był nauczycielem, był ewangelistą, prorokował. Rozumiecie? Był pasterzem. I zmieniał te rzeczy. Przez pewien okres czasu był tu, przez pewien tam. Tu prowadził szkołę. Tam zakładał kościół. Rozumiecie? Apostoł. Jak kameleon. W każdej konfiguracji umiejący się znaleźć. Działa według potrzeb. I manifestują się przez niego wszystkie dary duchowe na różnych odcinkach. Tak to działa. Prorok pokazuje to, co mówi teraz Bóg. To robią prorocy. To, co teraz mówi Bóg. Prorocy nie mówią tylko o tym, jakie są zasady duchowe. O tym, jakie są zasady duchowe, mówią nauczyciele. Oni tego uczą. Ale prorok mówi, co teraz mówi Bóg. Czyli jak te zasady duchowe mają się do teraźniejszego czasu, do teraźniejszej chwili. Prorok potwierdza kierunek. Pamiętajcie, prorok to nie jest ktoś, do kogo przychodzimy i mówimy, co mam robić. To nie są prorocy Starego Testamentu, to nie jest urząd. To nie mówimy o proroku Izajaszu, proroku Jeremiaszu, to się tak samo nazywało, chociaż też nie do końca. To też tak się nazywa, prorocy. Tam, gdzie to byli widzący,
nauczałem nas w kościele, dokładne słowo mówi majaczący. W ogóle to był majaczny. Bo coś innego. Dzisiejszy prorok, prorok ustanowiony przez Boga, ten urząd potwierdza kierunek. Jaki potwierdza? Co on potwierdza? To, co ty masz w swoim duchu już. Prorok nie przychodzi inaczej, tak, niż twój duch. Tylko co prorok zrobi? Przebije się przez twoją zaburzoną duszę. On ciebie wprowadzi w to, co ty masz w sobie. Rozumiesz? No boli to. Prorocy są najbardziej bolesnym urzędem. To bolesny urząd. Bo, rozumiecie? Ciężko się przyjaźnić z prorokiem. Zakolegować się ciężko z nimi. Ja mówię o urzędzie proroka. Naprawdę. To nie jest w ogóle taki chłopsiu. To najbardziej szorstki urząd. To jest coś takiego w ogóle... Rozumiesz, że nie wiadomo, z której strony do tego podejść zjawiska. Trochę są szaleni niektórzy, tak? Trochę są dziwni po prostu, nie? Ale oni cały czas, to jest bardzo ciekawe, bo prorok to jest w ogóle ciekawe, bo on nie tylko mówi, ale on swoją postawą, życiem, on kreuje pewne rzeczy cały czas. Non-stop coś kreuje. Rozumiecie, pokazuje coś, to tak, przez swoje zachowanie, przez swoje różne rzeczy, przez swoje odzywki. Tak? Czasami ktoś mówi, o, bo on jest taki szorstki. Ja mówię, bo to prorok. Nie, bo on ma nieprzemieniony charakter. Ja mówię, no może ma też nieprzemieniony charakter. Ja w ogóle nie. Ale generalnie mówię, to konstrukcja prorocza. To zawsze będzie cholera. To nigdy nie będzie takie coś, że się do tego tak przytulisz jak do misia. To zawsze będzie jakieś takie. Bo to coś ma na celu sprowokowanie ciebie, abyś zaczął słuchać swojego ducha. Jego zachowania. Często prorocy obrażają. Prorok cię obraża na przykład. W Duchu Świętym. A wiesz dlaczego? Bo w innym wypadku nigdy nie dowiesz się, że jesteś człowiekiem gniewnym. Rozumiesz? Nigdy się nie dowiesz, że jesteś gniewny. Ktoś inny nie będzie miał odwagi cię obrazić. A on cię obrazi. Rozumiesz? To jest w ogóle przeciwne. Główne dary, które towarzyszą prorokom, to słowo mądrości, słowo wiedzy, dar odróżnienia duchów, dar uzdrawiania, inne języki i ich interpretacje, ponieważ prorocy niosą objawienie. Bardzo dużo manifestuje się darów przez proroków. Jest to mniejszy stopień niż w apostolstwie. Ale jest ich dużo, ponieważ prorocy niosą różne objawienia i dary są im do tego potrzebne. Ewangelista zdobywa duszę ludzi dla Królestwa przy towarzyszeniu znaków, cudów i niezwykłych przejawów Bożej mocy. Ewangelista, urząd Ewangelisty to nie jest jedynie ktoś, kto głosi Ewangelię. Głosić Ewangelię mamy wszyscy. Rozumiecie? Jesteśmy naganiający wszyscy. Mamy naganiać do Królestwa. Wszyscy. Mamy składać świadectwo spotkania z Bogiem, mamy świadczyć o Chrystusie, mamy głosić Chrystus. Nikt z nas nie jest wolny od tego ciężaru. Wiecie, jesteście narodzeni z Bożego Ducha, chcecie, żeby ludzie szli do nieba. To mamy w swojej naturze nowej. Ale nie każdy jest ewangelistą. Ewangeliście towarzyszą bardzo silne manifestacje darów uzdrawiania, daru czynienia cudów, na przykład. Słowa wiedzy, daru wiary. To główne dary, które towarzyszą ewangelistom. Dar uzdrawiania, dar czynienia cudów, słowo wiedzy i nadprzyrodzona wiara.
Ewangelista wcale nie ma wielkiej dbałości o drugiego człowieka. Wiecie, gdzie się kończy dbałość Ewangelisty? W przyprowadzeniu go do Jezusa. Ewangelista przyprowadzi do Jezusa i chce iść od razu. Już mu się nudzi. Rozumiecie? Ewangeliści nie są głębocy. Niektórzy ludzie mówią, ja słuchałem tego brata, on tak głośno, ja mówię, nie słuchaj go. Dlaczego? Mówię, bo to ewangelista. Ale on naucza, ja mówię, niepotrzebnie. W ogóle niepotrzebnie naucza. Rozumiesz, to jest bardzo ważna sprawa. Ewangeliści w ogóle niepotrzebnie nauczają. Nie powinni tego robić. Bo oni będą robić to płytko. To płytkie będzie. Oni są monotematyczni. Uzdrowiłem 400 tysięcy ludzi. Wskrzesiłem z martwych. Rozumiecie? Co? A mówię, pamiętasz imię jednego, chociaż to przyprowadziłeś do Jezusa? A pamiętasz chociaż wygląd? Pamięta, że wstała z wózka, boi się wzrósł kręgosłup, to pamięta. Tak? Ale jej twarzy nie pamięta. Wiesz dlaczego? Bo to jest ewangelista. Ewangeliści nie powinni kościołów zakładać. Jak ewangelista założy kościół, to kościół będzie płytki jak kałuża. Będzie tam napływało pełno ludzi. Bo będzie cały czas głosił Ewangelię. Będzie głosił, 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 głosił. Tylko ci ludzie za cholerę nie będą mieli żyć. On będzie ich uzdrawiał, ale ich nie będzie uczył trwać w wierze. Będzie ich uwalniał od demonów. Będzie się cieszył, że wychodzą do niego, kładzie na nich ręce. Demony wychodzą z wielkim krzykiem. Ale że po nabożeństwie wejdą z powrotem, to już go nie obchodzi. Bo następne nabożeństwo on znowu będzie robił ewangelizację. Ewangeliści. Rozumiecie, do czego jest apostolstwo? Żeby go wziąć i włożyć w odpowiednie miejsce. A jak nie chcą wchodzić w odpowiednie miejsce, ewangeliści. Żeby ewangeliści mogli być, na przykład, żeby w kościele jakimś mogło być dużo ewangelistów, nie? To musi to być kościół prowadzony przez apostołów. Żaden ewangelista nie będzie chciał się podporządkować. Do końca. Rozumiecie? Zawsze ci będzie chodził na boki. On się tylko podda apostolstwu. Jest taki ewangelista, którego bardzo cenię. Nazywa się Nathan Morris. Obejrzyjcie sobie go, co on mówi. Ten ewangelista nie zajmuje się nauczaniem. Zajmuje się ewangelizowaniem. Podnosi ludzi z wózków, głosi Chrystusa. Kocha patrzeć, jak on się modli o ludzi. Modli się tak, że leje się z niego pot. Potrafi się modlić o człowieka chorego. No nie? Z masa ludzi jest na przykład. Wjeżdża ktoś chory na wózku, facet się modli, aż on staje z nich. Czasami poświęci temu 90% ewangelizacji. Wariat. Marynarka przesiąknięta potem, on stoi w ogóle, wstawaj, wstawaj, wstawaj. Ja byłem w szoku, mówię, ja gdzie wróżbić ludzi. A to co on robi, to jest w ogóle szok. Ciągnie tych ludzi z tych wózków, wsiada znowu, na plecy, gdzieś niesie, czy ludzie upadają, w ogóle sobie potrafi to robić przez godzinę. Aż człowiek zaczyna. Ale on w swojej służbie ma apostoła, pod którego jest autorytetem. I ten apostoł kreuje jego służbę. To jest jeden z apostołów, którzy wyszli z przebudzenia w Pensacolis. Z takiego przebudzonego kościoła. Takiego miejsca przebudzenia, które było w Pensacolis. On jest mądrym człowiekiem, ten Nathan Morris. Nie? On wie, że musi tak funkcjonować. On jest jak rakieta. Rozumiecie? A ten apostoł ustawia jego służbę. I celuje prawidłowo. I robią taką robotę na świecie, że się wpalę.
Poglądajcie sobie jego kampanię. Pastor. To jest człowiek nadnaturalnie zaręczony z Kościołem. Nadnaturalnie. Z Kościołem lokalnym. Lub z poszczególnymi ludźmi, którym pasterzuje. Ma przedziwną miłość manifestującą się w stosunku do innych ludzi. Gotów jest oddać życie za owce. Leczy, opatruje, karmi, rozumie. Leczy, opatruje, karmi, rozumie. Nie robi tego żaden ewangelista, nie robi tego żaden prorok i nie robi tego żaden nauczyciel. Rozumiecie? Ponieważ zarówno prorok, jak ewangelista, czy też nauczyciel, mają za zadanie przekazać pewną myśl Bożą. A pastor jest po to, aby tą myśl Bożą wypielęgnować w tych ludziach. I on będzie siedział z nim. Ewangelista położy na ciebie ręce i powie: bądź uzdrowiony w imieniu Jezusa. Prorok przyjdzie i ci powie, dlaczego jeszcze nie jesteś uzdrowiony. Nauczyciel przyjdzie i ci powie, co powinieneś teraz zrobić, aby twoja wiara wzrosła. A pastor będzie z tobą siedział w tym miejscu i czekał, aż wyzdrowiesz. Będzie z tobą płakał tam. I będzie się cieszył, kiedy wstaniesz jako zdrowy. Pastorze, prawdziwi. Już wiecie, dlaczego uważam, że wielu ludzi nie powinno być pastorami? Bo ich nie ma przy owcach. Nie ma. A jedynie pastorzy są w stanie opiekować się kościołami. Rozumiecie? Ewangeliści, prorocy i nauczyciele nie będą opiekować się kościołami. Główne dary, które towarzyszą pastorowi, to dary uzdrawiania, słowo mądrości, słowo wiedzy i dar wykładania języków, dar interpretacji języków. Chcę, żebyście taką rzecz widzieli. Pastor, on musi mieć wgląd w to, co się dzieje z człowiekiem obecnym, a więc słowo wiedzy. Musi mieć wgląd w to, co będzie się działo z człowiekiem w przyszłości, a więc słowo mądrości. Pastor musi być człowiekiem, który będzie uzdrawiał ludzi, który będzie uwalniał ludzi, bo on jest z tymi ludźmi. Rozumiecie? Zobaczcie, dlaczego na przykład poruszę temat uzdrawiania. Dlaczego jest łatwiej nam uzdrawiać ludzi, których nie znamy, a nie na przykład własne dzieci? Czemu nam jest trudniej wierzyć o męża czy żonę, jeżeli chodzi o uzdrowienie, niż o ludzi, których spotykamy tylko raz? Dlatego, że łączą nas głębokie pasterskie relacje z tymi ludźmi, którzy są z nami. I żebyśmy mogli im pomóc, tak? To musimy przestać myśleć o tych ludziach inaczej jak pasterze. My jesteśmy pasterzami. Jesteś pasterzem dla swoich dzieci. Trzeba na z nimi troszkę pobyć, żeby je uzdrowić. Oprzyglądać się. Inną metodę zastosować. Pasterze to wiedzą. Nauczyciele. Słowa nauczyciela niosą odświeżenie, objawienie i prostą, i jakby prostotę nauki. Rozbijają błędne doktryny, błędne wierzenia i błędne sposoby myślenia. Wiecie, każdy może z nas przekazywać jakieś informacje Boże, ale jedynie urząd nauczyciela zrobi to precyzyjnie. Nauczyciele są precyzyjni. Nauczyciel nie przychodzi i nie mówi: Bóg Cię kocha. Nauczanie się, Bóg Cię kocha. Takie mamy nauczanie w Kościele.
Więc nauczanie Bóg Cię kocha, to mogą robić dzieci. Od nauczyciela się wymaga, aby precyzyjnie pokazał Ci, jak się w duchu przechodzi z punktu A do punktu B. Rozumiecie, czego my chcemy? My nie chcemy ogólnych informacji. Jak ja na przykład patrzę, jak ludzie nauczają, nie? Ludzie Biblię czytają, nie miał ty. Biblię sobie każdy może sam poczytać. Po co tam Biblię komuś czytać? No mnie na przykład ludzie mieli kiedyś, teraz to już nie, bo się tego nie odzywają ci ludzie. Ale kiedyś mieli, no tak mało Biblii cytujesz. Ja mówię, bo ludzie sobie mogą poczytać Biblię. Duże kosztuje 90 złotych. Po cholerę mam Biblię komuś czytać. No sorry. Jak ja powiem w kościele się na środkowym, tam czytano nam Biblię cały czas. Jeśmy czytano tą Biblię. Wiesz, o co chodzi? Czy czytają w domu? Bo ja lubię czytać Biblię. Ja kocham Pismo Święte. I sobie je czytam. Szedłem do kościoła i mi czytali Pismo Święte. Tak? I mówili, tak jest napisane, wiesz, i nigdy w życiu nie mówił do mnie, co to znaczy. Rozumiecie? Kiedyś byliśmy z Agatą w takim jednym kościele i tam był jeden taki pastor, tam było kilku, ale jeden z nich był taki i zawsze Agata mówiła, mówi, rozumiem, już mówi, jak się skupię, to rozumiem, mówi, co mówią inni, ale ten mówi człowiek. Jak on zaczyna mówić, to ja go słucham uważnie i na końcu w ogóle nie wiem, o co mu chodziło. Te całe jego kazanie, to był, rozumiecie, to był człowiek, który, on miał jak najbardziej dobre intencje. To szczery brat w Chrystusie, nie? Ale nie nauczyciel na pewno. Rozumiecie? Chcę, żebyście umieli te rzeczy rozróżniać. Główne dary, które towarzyszą nauczycielowi, temu urzędowi, to jest prorokowanie, poselstwa na językach i wykładanie języków. Nauczyciel, szczególnie w dzisiejszych czasach pożądany proroczy nauczyciel, ponieważ istnieją tak zwane dary miks, dary na urzędach. Czyli może być urząd, który zawiera w sobie na przykład proroka i nauczyciela. To jest dzisiaj bardzo pożądaną rzeczą. Tak zwani proroczy nauczyciele, takim człowiekiem na przykład Kenneth Hagin, to był proroczy nauczyciel. Rozumiecie? To było to, co jest dzisiaj bardzo potrzebne. Człowiek, który naucza, jednocześnie pokazuje wielką głębię duchową. Pokazuje, jak się przechodzi, precyzyjnie pokazuje, jak się przechodzi z punktu A do punktu B i oprócz tego określa całe zjawisko duchowe. Rozumiecie? To nie jest kwestia przekazu informacji jakiejś. Nie, to nie to. Uczmy się korzystać z urzędów. Ja się uczę korzystać z urzędów. Słuchajcie. Ja korzystam z urzędów w Królestwie Bożym. Ja się przyglądam funkcjonowaniu różnych urzędników i ja z tego korzystam. Kiedy biorę jakąś książkę do czytania, to mnie interesuje, żeby to napisał jakiś urzędnik. Ja czytam książki urzędników. Ja nie biorę książki, bo chrześcijanin napisał książkę. No bardzo dobrze. Trafiłem też na książki, które napisali ludzie, którzy nie byli urzędnikami. Opisali jakieś swoje objawienie. No nie mówię o książkach, gdzie są świadectwa, opisy życia, bo nie o tym mówię. Mówię o książkach, które mają ukierunkować życie w Królestwie Bożym. Książki kierunkujące życie w Królestwie Bożym są pisane przez urzędników. Urzędników. Jeżeli biorę książkę, która jest napisana przez proroka, tak, to ja wiem, co to się stanie w moim życiu, bo przeczytałem te książki. Otrzymam informację o kierunku. Zacznę lepiej rozumieć mojego wewnętrznego człowieka. Dowiem się, jak wygląda rzeczywistość pewna. Rozumiesz? Jeżeli wezmę książkę ewangelisty, to zostanę pobudzony do tego, aby szerzyć królestwo.
zaczną je dotykać rzeczy z jego namaszczenia. Jeżeli wezmę książkę nauczyciela, to on precyzyjnie wyłoży mi zagadnienia. A jeżeli ktoś ma dary mixt, jest na przykład proroczym nauczycielem, to to coś, tak, nie tylko mnie wprowadzi w precyzyjne działanie, ale też pogłębi mnie i poszerzy wewnętrznie. Uczmy się korzystać z urzędów. Nie bójmy się też tego, czym jest apostolstwo. Nie bójmy się też, jeżeli w sobie będziemy odnajdować pewne elementy jakichś urzędów, żeby iść w tą stronę. Jeżeli zaczniesz w sobie takie rzeczy widzieć, to nie bój się tego. Natomiast chcę cię poinformować, że jeżeli zaczniesz odnajdować w sobie elementy urzędnika Bożego, tak, to będzie to związane z tym, że jest do tego przyporządkowany cały system życia. Po prostu. Krótko powiedziawszy, jeżeli ktoś mówi o sobie, ja jestem ewangelistą, ja mówię, to znaczy, że w ogóle jesteś zainteresowany, aby ludzie rodzili się z Bożego Ducha i będziesz tak przecinał w tą stronę. I ja widzę ewangelistów. Ja widzę na przykład u nas we wspólnocie warszawskiej, jak powstają ewangeliści i co się dzieje z nimi. Rozumiesz? Nie ma czegoś takiego, jest piątek na przykład, kiedy wychodzą na ulicę, tak? Nie ma. Pada, nie pada, zimno, ciepło. Rozumiecie? Ewangeliści są. Wiecie czemu? Bo to jest ich życie. Ktoś mówi, jestem ewangelistą. Ja mówię, jesteś piątek na ulicy. Nie, bo ja mam inne prowadzenie. Ja mówię, jesteś krytynem. Nie ewangelistą. Czasami ludzie przychodzą, mówią, ja jestem pasterzem. Ja mówię, jakie masz owce? Masz chociaż jedną owcę. Chociaż jedną. Co ją karmisz, pielęgnujesz, dbasz o nią, leczysz. Nie mam owiec. Nie jesteś pasterzem. Pasterz ma owce. Jestem prorokiem. Dla niektórych prorok to jest to, że on wyjdzie i on chce coś powiedzieć. Gdzieś. Ja mówię, nie. Widzisz rzeczywistość? Widzę. Ja mówię, zobacz, jak wygląda twoja dusza. Ostatnio pojawił się w moim życiu pewien człowiek, który przekonywał mnie na początku o swoim powołaniu. Spotkałem się z nim, porozmawiałem. Moja diagnoza była taka, że ma schizofrenię. Dlatego, że człowiek, który ma powołanie, to on powołanie na urząd, to z tym się wiąże określony styl życia. Określony styl życia. Ewangeliści będą ewangelizować, tak? Będą kładli swoje życie. Prorocy będą wyznaczali kierunek i będą mieli w nosie, czy ktoś się z nimi liczy, czy ktoś się z nimi nie liczy. Będą szli jak przecinaki i będą szukali poparcia. Rozumiesz? Nauczyciele będą precyzyjnie uczyć. Jak się ich posłucha, to się wyjdzie z kanału. Będą jaśni, konkretni. Rozumiesz? U nich tak będzie tak, nie będzie nie. Pastorzy będą żyli z ludźmi. Będą mieli fisia na punkcie tego, aby być z innym człowiekiem. Tak? Będą przyglądali się na każdą plamkę, na ich ubraniach. Rozumiesz? Będą się zastanawiali, dlaczego taki jesteś dzisiaj jakiś dziwny. Rozumiesz? Będą z ludźmi, tak? Apostołowie będą jak Rambo. Będą wyznaczali kierunek, będą daleko w przodu. Nie będą się bali bycia samotnymi. Rozumiecie? Będą budować. Budować, budować i budować. Za wszystkim, za każdym urzędem będzie szedł styl życia. Więc kiedy rozpoznajesz w sobie jakąś formę urzędnika,
to idź za tym całym stylem życia. Niech idzie życie za tym. Poświęcaj się temu, poświęć się urzędowi. Jeżeli rozpoznajesz urząd, poświęć się urzędowi. Z drugiej strony, jeżeli nie rozpoznajesz urzędu w sobie, nie jesteś gorszym chrześcijaninem. Twoim zadaniem natomiast jest korzystać z urzędów. Więc albo jesteś urzędnikiem, albo korzystasz z urzędu. Jeżeli natomiast jesteś urzędnikiem, to korzystasz z innych urzędów. Bo urzędnicy korzystają z urzędów. Jeżeli rozpoznajesz w sobie apostolstwo, to też będziesz korzystał z innych urzędów. Bo urzędy korzystają ze siebie nawzajem. Ja zadaję takie pytania. Ludzie, którzy nie lubią mnie, mówią: a pod czyim autorytetem ty jesteś? Ja mówię mojej żonie. Bo że na głupotę się głupotą odpowiada, rozumiesz, o co chodzi? Że nie rozmawiałem z nim więcej. No bo to również, bo ludzie nie rozumieją, że urząd, że jeżeli jesteś na urzędzie, to nie jest tak, że ty się nie podporządkowujesz. Chodzi o to, że ty korzystasz z innych urzędów. To tak działa. To w ogóle to taka jest formuła. Szukasz, ja na przykład szukam, cały czas szukam, gdzie ja mogę coś przyjąć od jakiegoś urzędu notorycznego. Jestem na to cały czas otwarty. Więcej. Ja korzystam z takich urzędów, które nie wiem, czy wiedzą, że są urzędami. Bo są tacy ludzie, ja się temu przyjrzałem, nie? Oni jeszcze nie odkryli do końca, kim oni są w ogóle, nie? A już się to przez nich przejawia. Ja już sobie w ogóle korzystam. Ja cały czas jestem na to czujny, nie? Cały czas. Jeżeli masz wpływ na jakichś ludzi, to też pomagaj im w tym, aby odkrywali sobie urzędy. Nie bój się, że cię przerosną. Normalny, zdrowy lider zaznaczam, zawsze chce, tak? Aby na jego plecach ktoś sobie coś zbudował. Zdrowy lider, zdrowy. Tak jak zdrowy ojciec chce, żeby jego dzieci zaszły dalej niż on. Zdrowy ojciec, zdrowy rodzic. Bo chory rodzic to realizuje swoje pragnienia w dzieciach. I chce, żeby dzieci chodziły w jego życiu w ogóle. Nie zostawię tatusia, nie zostawię mamusi w ogóle. A ja się śmieję, Sara coś tam przychodzi, a mówi, chodź, mówi, idź weź, ożeń się, idź, znaczy wyjdź za mąż, idź z domu, mówię, wiesz. Mam takie inne rozmowy prowadzimy, proszę się. Nie zostań przy tatusiu, tylko mówię, wyjdź za mąż, idź z domu. Nie pójdę, mówię, pójdziesz tam, nie pójdę. Chodzi o to, że urzędy są dla nas, zarówno żebyśmy byli im podporządkowani i korzystali z nich, i żebyśmy też w sobie je odnajdowali i służyli nimi innym ludziom później. Przyjrzyjmy się też na dary duchowe, o których mówiłem, które towarzyszą tym urzędom. Bo też to nam pokaże, że wielu ludzi, którzy są na urzędach, oni tam są bezprawnie. Się dostali bezprawnie na urzędy. Przede wszystkim nie działają dary różne. Wiecie, o co chodzi? Przyporządkowane tym urzędom. Na przykład prorok, u proroków, i to z praktyki wam teraz mówię, u proroków działają przynajmniej dwa z trzech darów objawienia, tak? W zasadzie systematycznie. Oczywiście zawsze w duchu, ale one są, na przykład prorok w zasadzie przez cały czas rozróżnia duchy. Rozumiecie? To nie oznacza, że on sobie to rozróżnia. Wstał rano, cię porozróżnia, coś tam sobie. Nie, no to jest takie naturalne dla niego. Po prostu idzie, patrzy, w ogóle mówię. Ktoś z boku patrzy, mówi, co ty tam, co tam gadasz? A prorok mówi, nie, no to jest normalne, wykładnie. A skąd ty to wiesz? Bo jestem prorokiem, no to wiem, co. Tak jakby częściej, prawda? Dużo częściej zna przyszłość. Dużo częściej. Niż ktoś inny na przykład. Wiesz, nie? Dużo częściej słowo wiedzy się manifestuje na przykład. Nie? Dużo częściej.
takie rzeczy. Przyjaciele, ja chciałbym, żebyśmy sobie zostali na tym, żebyśmy mogli o tym pomyśleć, bo ja chciałbym trochę mówić o Kościele. Może jeszcze o jednej rzeczy. Natomiast Kościół, on jakby, jeżeli chodzi o moc i o wpływ, tak, to on zawiera w sobie urzędy i funkcjonuje w dar. I my nie możemy mówić o Kościele, jeżeli my nie mamy głębokiego zrozumienia funkcjonowania darów duchowych i urzędów. W ogóle nie ma możliwości, bo my się pogubimy w Kościele. A tak to będziemy rozpoznawać, jak to w ogóle działa. Nie będziemy się bali. Po prostu. Nie będziemy się bali. Nie będziemy się bali, że pojawi się w naszym życiu jakaś forma urzędu i że ona nas zabije. To cię nie zabije, bo to jest po to, żeby budowało. To cię nie zabije. Przyjdzie prorok, tak, bo on mnie obraził, bo on chce mnie zniszczyć. Prorok nie chce cię zniszczyć. Prorok obraża, bo to jest jego forma przekazu. Kurczę, ja nie rozumiem. No. Prorok obraża, bo to jest jego forma przekazu. To jest po to, żeby obrażać. A pastor po to, żeby potem lecieć po tych obrażeniach. Cię prorok dobrze naobraża, a pastor cię dobrze naprzytula, rozumiesz? To ty zrośniesz w Chrystusie. No jaki jest sens tego obrażenia? Ja to zupełnie mam nic z tego. Na przykład spotkałam się z prorokiem, który mówił po zachęceniu po prostu. Prorokował. Prorokował. Ale mówił rzeczy autentycznie o zbroi duchowych. Na przykład mówił do każdej osoby osobiście rzeczy, które nie było. Słowo wiedzy. Miał słowo wiedzy. Niekoniecznie był prorokiem. No, mówił też rzeczy po prostu takie, no dokładnie, mówiąc o naturze, no, nie, o głębi naturze, istocie duchowej, w zjawisku, w człowieku, w jego. Mówił prawdę? Mówił prawdę. I ta prawda nie obrażała? Nie. To nie była prawda. No ale dlaczego? Już ci mówię. Mówił rzeczy zachęcające. Jeżeli kto. Było więcej osób tutaj z tego. Jeżeli ktoś jest w błędzie, teraz posłuchaj o proroku, nie o prorokowaniu i nie uwalnianiu słowa mądrości i nie uwalnianiu słowa wiedzy, to są dary. To są dary. Jeżeli ktoś jest w błędzie, prorok powie mu o błędzie. Okej, nazywasz to obrażanie? Tak, tak, tak. Ja tego nie, na przykład do mnie można powiedzieć o moim błędzie i ja to przyjmę. Nie obrażę się. Ale to ty, a nie poczuję się obrażony, to... jeżeli ktoś nie będzie miał w zamiarze obrazić mnie. Jeżeli nie będzie w tym odrzucenia, jeżeli to nie będzie... Czyli już postawiłaś warunki prorokowi. Teraz na przykład. No okej. Okay, no zobacz, czyli podobasz. W Bożym Duchu, jeżeli, poczekaj, ja to skończę. Jeżeli w Bożym Duchu, jak już mówimy, Duch Święty jest parakletosem. Jest tym, który zachęca, pociesza, prowadzi ku wzrostowi, tak? Czyli, a nie niszczy Duch Święty nigdy? Nie ma nie niszczy. Nie, ale skupmy się na tym, co powiedziałam, nie? Czy jeżeli teraz prorok mówi w Bożym Duchu, to może ci pokazać prawdę, jak najbardziej powinien ci pokazać prawdę, po to, żebyś wzrósł, żebyś. Więc jeżeli ktoś do ciebie mówi, tak jak rodzic do dziecka, nie? Po to, żeby go podnieść, żeby go poprowadzić w dobrym kierunku, to do dziecka nie ma powodu, żeby się. Masz dzieci? Wszelka, tak. Wszelka. Czy się na ciebie obrażają? Miłość Czy się twoje dzieci na ciebie obraziły kiedyś? Wiesz co, że bardzo rzadko, jeżeli, no, generalnie nie. Nigdy się nie obraziły. Czy może się, nie wiem, myślę, że... Były nie. Zawsze posłuszne temu, co powiedziałaś? Wiesz, to będzie, że dwóch starszych synów było zazwyczaj posłuszni byli, tak? Oni byli zazwyczaj... Ale nie posłuszni w sensie zastraszeni, że musieli zrobić, to byli współpracujący. No tu masz takie doświadczenie. Ja mam na przykład takie doświadczenie, że moje dzieci się na mnie obrażały. A dzieci doświadczenie? No to na przykład masz takie, czyli w ogóle niekoniecznie, znaczy masz trzecie takie doświadczenie, czyli okazuje się, że to niekoniecznie jako rodzic w miłości jesteś jakby proporcjonalny do jego wzrostu. No bo niekoniecznie. Czyli na przykład on ciebie, to co mówisz do niego, rozumiesz, nie uznaje jako fakt, rozumiesz, i on się przeciwko temu buntuje.
Znaczy go obrażasz. Nie obrażam go. Ponieważ on rozpoznaje, że to jest dobre, tylko on po prostu decyduje, że nie chce iść w tym kierunku. Ale to on się, ale to, posłuchaj, to on się czuje. On się czuje obrażony. No to zapytasz go. Czy ale nie, on się czuje obrażony, bo on to pokazuje w swoim życiu. Jak mówisz na przykład do ćpuna, nie ćpaj. No nie? To ty obrażasz tego ćpuna. On. I teraz podobaj, to wszystko zależy od tego, jaki on będzie miał charakter. Jak to będzie łagodny ćpun, tak? On ci nic nie powie. Jak będzie ćpun agresywny, to się rzuci do ciebie z rękami. I ludzie w kościele jedni są łagodni i przychodzi do nich na przykład prorok i on do nich mówi jakąś rzecz. No nie? I oni mówią, okej, okay, rozumiem. A inni, tak, będą wybuchać. Rozumiesz? Mówisz o jakiejś formie doświadczenia. Rozumiesz? Jakaś forma doświadczenia. Spójrz na Jezusa. Prorok. Tak? Widzimy ludzi w mniejszości, to ciekawe, którzy przyjmują, prawda, to, co on mówi. Większość natomiast czuje się obrażona. I buntuje się przeciwko niemu. Zgadza się? No, Jezus miał wgląd. Na przykład mówił do faryzeuszy groby pobielane. No. Bo oni byli grobami pobielanymi. No. Natomiast nie mówił do kogoś, kto, nie wiem, no po prostu. Ale do kogo? Mówi do grobu pobielanego, grob pobielany. No i teraz na przykład, daję ci przykład. Ja ci pokażę pewną rzecz. Spotykam się z jakimś pastorem i mówię do niego tak, słuchaj, to co robisz, no nie, u siebie w kościele, to jest błąd. Krzywdzisz ludzi przez to, że nie przekazujesz im pełnej Ewangelii, tak? Zaprzestań tego działania, bo twój koniec będzie straszny. Teraz posłuchaj. 90 parę procent się na mnie obraża. To ja nie powiedziałem, że prorok mówi źle. Jak prorok przed Dawidem powiedział mu o tej jedynej owieczce i tak dalej, no nie? I Dawid zrozumiał w pewnym momencie, pochodziło o męża Batrzeby, o Batrzeby i tak dalej, to co zrobił? Miał łagodnego ducha, tak? Czy miał, w łagodności przyjął to, bo dał się napomnieć. Posłuchaj. Nie mówisz o tym, co robi prorok. Tylko o tym, jak kto coś odbiera. Prorok, przebijając się przez kłamstwo, rozumiesz? Prorok, który zrobił w stosunku do Dawida coś, to nie był prorok Nowego Testamentu. Bo to był, Dawid był martwy duchowo i prorok martwy duchowo. W ogóle dwóch martwych duchowo, którzy coś tam odebrali, tak to zostało opisane. Zadaniem proroka jest przebicie się przez system fałszu, przede wszystkim w kościele i w stosunku do osób. I teraz to, że jedni przyjmą jakąś rzecz i się nie obrażą, to jest bardzo fajne. Praktyka natomiast jest taka, że usługa prorocza, realna usługa prorocza, ona doprowadza do tego, że ludzie się obrażają. Konfrontuje ludzi, tak? Z kłamstwem, z obłudą na przykład i tak dalej, tak? Ale możesz to zrobić w taki sposób, żeby ich nie obrazić. Ty nie masz zamiaru ich obrazić. Jeżeli oni się obrażą, to jest już ich problem. Ale to przecież ja w ogóle dlatego jeszcze raz mówię. Prorok się nie liczy ze zdaniem innego człowieka. Proroka nie obchodzi zdaniem innego człowieka. To jest urząd taki. Ale nie musi tego mówić w sposób obraźliwy. Ale co, ale nie, bo musisz zobaczyć, co gdzieś ciebie boli, bo teraz co ciebie boli? Na przykład przychodzi prorok do kogoś, ja na przykład widzę, że ktoś coś robi. Tak, dam ci taki przykład. Zwracam komuś uwagę raz na coś i mówię tak, nie zachowuj się w taki sposób i tak dalej, nie? Ktoś robi coś po raz drugi, po raz trzeci, podchodzę do niego i mówię do niego na ucho, słuchaj świnio, zacznij funkcjonować jak należy, albo zejdź mi z oczu. Czy zamierzałem go obrazić? Yes. Dlaczego? Dlatego, że to jest służba prorocza. Jezus powiedział taką rzecz. Przyszedłem przynieść miecz. Nie pokój. Jezus
ponieważ on był nośnikiem pokoju. Na ziemi natomiast, żeby ten pokój mógł być wdrożony, to Jezus musiał się przebić przez system kłamstwa. I służba proroka tak robi. Rozumiesz? Służba prorocza to jest bardzo ważna rzecz, bo są różni ludzie. Jeszcze raz mówię. Można prorokować, zachęcać, przecież ja o tym się uczyłem. To są dary. To jest dar. To jest dar prorokowania. Ku zachęceniu, ku zbudowaniu i ku korekcie. I dar prorokowania nie musi mieć nic wspólnego ze służbą proroka. Prorok to jest urząd. I tam jest zawarta osobowość prorocza. Tak samo jak jest osobowość pasterska, tak jest osobowość prorocza. To, że ktoś prorokował, to, że uwalniał słowo mądrości, to, że mówił słowo, uwalniał słowo wiedzy, niekoniecznie czyni jego służbę służbą proroczą. Ja znam służby, które się nazywają służbami proroczymi w Polsce, to jest błędna nazwa. To nie są prorocze służby. Jeżeli przez czyjeś życie przejawiają się dary pewne, jeszcze nie czyni go to urzędnikiem. Urząd zmienia rzeczywistość. Tu nie chodzi o usługę indywidualną. Powiem w ten sposób. Te służby, które są, to nie są służby, które są służbami proroczymi. Ja znam te służby. Ja znam te służby. Ponieważ te służby, one nie wywierają wpływu na kształtowanie królestwa. Te służby znalazły poprzez manifestację pewnych darów duchowych, znalazły sobie pewien kanał życia w królestwie. I one za tak żyją w tym królestwie. I one są miłe. Natomiast formuła prorocza, tak, najlepiej to jest, ona jest widoczna w Jezusie. Ja nie znalazłem większego przepływu proroczego niż przez Jezusa. Co było z Jezusem? Jezus szedł i prawdę, którą miał, wprowadzał jak miecz. I to jest służba prorocza. To trzeba rozpoznać urząd proroka. Właśnie problem polega na tym, że urząd proroka został krzywo przedstawiony nam. Bo my szukamy subtelności w służbie proroczej, stąd też nie przyjmujemy służb proroczych, bo mówimy, że to jest arogancja, chamstwo, tak? I nie ma to nic wspólnego z Duchem Świętym. Bo dla nas Duch Święty to jest postać, która jest miła. Tylko ten sam Duch Święty, tak, będzie sądził ludzi przed wielkim białym tronem, wtrącając ich do Gehenny. W ogóle jest ten sam Duch. Ojciec, Syn i Duch Święty, jedna postać. Służba prorocza, ona może być porównana do lodołamacza. I teraz za tą służbą, tak, idą inne służby. Idzie służba pasterska na przykład, która jest subtelna. To pastorzy mają być subtelni. Bo jeżeli pastorzy są lodołamaczami, to się mijają z urzędem. Czyli w jednym duchu, w Duchu Świętym, funkcjonuje służba na przykład pastorska, która jest subtelna. Dobiera słowa. Liczy się z uczuciami. I każdą ranę w życiu człowieka uznaje jako własną. Ból owcy jest bólem pasterza. Stąd pasterz to postać miła. Bo jak pasterz jest niemiły, to on albo jest jeszcze niedojrzały, albo nie jest pasterzem. Natomiast ten sam Duch Święty w innym urzędzie, w tym wypadku w urzędzie proroczym, postępuje zupełnie inaczej.
W urzędzie proroczym nie ma miejsca na subtelność, bo to jest lodołamacz. Lodołamacz łamie lód i dlatego przynosi, co? Obrazę. Dlatego jest napisane o Jezusie, że jest kamieniem potknięcia i skałą obrazy. Czyli w ogóle, gdzie Jezusa służba przynosiła obrazę? Gdzie powodowała zniechęcenie w Jego perspektywie prorocznej? Bo kiedy widzimy znowu tego samego Jezusa w tym samym Świętym Duchu jako pasterza dla swoich owiec, no to On z nimi siedzi, wykłada im słowo, tłumaczy im i jest dla nich, w którym momencie jest nazwany terapeutą, terapeuta dla nich, on terapię w ogóle robi. Ten sam Duch. Dlatego to my musimy to umieć zobaczyć. Nie wolno nam zamknąć urzędu do pewnej jednej formuły, że to, bo ten prorok mnie nie obrażał. Ja nie wiem, czy prorok prorokował. Uwalniał słowo mądrości i słowo wiedzy. Lecz czy jest prorokiem? Czy jest prorokiem? Czy jego służba jest prorocza? To się zastanówmy. Tak samo jak ludzie mówią, jestem, mam służbę apostolską. Ja mówię, zbudowałeś jeden kościół? Jeden. Nie. Nie masz służby apostolskiej. Wielu ludzi się nazywa apostołami, prawda? Siedząc w swoich zborach. Jestem apostołem, prawda? Bo mam już 500 osób w kościele, to jest ma apostolem. No niekoniecznie, zaraz, spokojnie. Ja mieszkam w 8-tysięcznym mieście, tak? I w parafii, proszę Ciebie, u nas, proszę Ciebie, jest 7,5 tysiąca na przykład, nie? To wiesz, to taka parafia nasielska jest większa niż każdy zbór w ogóle, wiesz, w Polsce. nie ma takiego, że nie możemy powiedzieć, że facet jest apostołem, rozumiesz, nie? To niestety, nie? Także to nie tędy droga. Jakby przyjrzyjmy się na urzędy i zobaczmy, to jest jeden i ten sam Duch. W jednym momencie jest zupełnie pasterski, w innym jest proroczy. Prorok zawsze będzie skałą zgorszenia. On będzie pewną skałą obrazy, niż obrażona. Wiesz, bo ty możesz mieć przemieniony umysł, możesz mieć zmieniony charakter. Mnie też nie obraża dzisiaj. Jeżeli ktoś do mnie prorokuje i przychodzi i mówi, Artur, jesteś w takim, ja się nie obrażam na to. Ale to ja się nie obrażam. Bo ja już się przemieniłem, tak? Ja w ogóle pokornie przyjmuję, co on do mnie mówi. Tylko że ja widzę, że to ja jestem, powiedzmy, jednostką, ale te same słowa do 100 innych spowodowały, że oni się poobrażali, że oni, ich dusze ucierpiały. Tak? Niektórzy z nich przyjdą i powiedzą, tak, masz rację, proroku, ale część nie przyjdzie. To jest w ogóle to. Natomiast do tych służb to wszyscy lecą. Rozumiesz, wiesz, o co chodzi? Przyjeżdża ta służba i ona bierze i ona mówi, o, bo to jest słowo mądrości, spokojnie. O ten dar, wgląd w przyszłość. Absolutnie. Działa przez człowieka. Ale to, że dar działa, nie oznacza, że jest urząd. Tak samo jak to, że ktoś jest uprzejmy i miły, nie oznacza, że jest pasterzem jeszcze. Bo pasterz życie swoje za owce kładzie. Nie? To są wszystko... Nie wolno nam pomylić parametrów duszy z parametrami ducha. To są zupełnie różne rzeczy, nie? Także to są takie sprawy.